Te rzeczy są dobrane całkowicie randomowo. Nikt nie ma pojęcia i nie jest w stanie, nie potrafi uzasadnić, dlaczego i który motyw jest ważny, a który nie. Co w ogóle jest tym motywem, a co już nimi nie jest, bo w jakiś taki naturalny sposób wchodzi w drugi. No bo na przykład, czy polska myśl narodowo-wyzwoleńcza to jest motyw, czy element motywu, czy składowa motywu, jakim jest ogólnie koncepcja patriotyzmu i miłości do ojczyzny jako takiej. Pytanie, czy to są dwie różne rzeczy, czy też nie? Mocne. No nie. I pytanie, czy takie pytanie w ogóle ma sens? To znaczy, czy to jest ważne, żeby ustalić, co jest motywem, czy też nie? Odpowiedź brzmi, nie wiem. Jeśli czujesz się zagubiony albo zagubiona, albo po prostu zdenerwowana, albo zdenerwowany, że ktoś jawnie śmieje się z twojego ilorazu inteligencji, mówiąc ci o jakichś motywach, to ten materiał jest właśnie dla ciebie, dlatego że omówię tutaj zebrane, wyłonione, właściwie zsumowane 25 motywów, które randomowe źródła uznają za ważne i do każdego z tych motywów postaram się po pierwsze przypisać jego ważność zgodnie z tier listą, która ma być taką, mam nadzieję, że będzie taką syntezą tego, co jest już obecnie dostępne na, powiedzmy, rynku. No i z drugiej strony do każdego z tych motywów postaram się dodać przynajmniej 2 czy 3 dzieła literackie, dzieła kultury, ograniczę się do właśnie dzieł literackich, po to, żeby po prostu z tobą o tych rzeczach porozmawiać. Nieważne, czy na koniec jakiś motyw zgodnie z moim podziałem uznasz za ważny, czy też nie, to gwarantuję ci, że o każdym będziesz w stanie coś tam powiedzieć na moim przykładzie i w najlżejszym wymiarze po prostu się osłuchasz z tym, jak się rozmawia na przykład o motywie miłości, albo co można powiedzieć o motywie relacji autora z dziełem, czymkolwiek to coś jest i jeśli to w ogóle istnieje, no bo nie wiadomo. Okej, motyw numer 1, który zebrałem i który pojawia się w praktycznie każdym miejscu, to jest motyw buntu. No i właśnie, co to jest? To jest sytuacja, w której mamy bohatera albo jakąś zbiorowość, która decyduje się sprzeciwić temu, co obecnie jest taką, powiedzmy, zastaną normą. Mamy jakąś sytuację i najczęściej osobę, która po prostu ma dość psychy, żeby powiedzieć, ja chcę inaczej. Nie podoba mi się. Jeden z pierwszych wyrazów buntu, jaki znajdziemy w literaturze, no to na pewno będzie mit o Prometeuszu. I generalnie taka postawa prometejska jest sprzeciwieniem się wobec kogo? No oczywiście wobec właśnie tego ładu zastanego, czyli ładu, którym zarządza Zeus, najsilniejszy z bogów greckich. No i Prometeusz stwierdza, że po pierwsze stworzy człowieka, a po drugie da mu ogień. I w ogóle po prostu zagra na nosie Zeusowi. Jestem hardcore. Jeszcze po drodze mu zrobi kilka psikusów później, ale to polecam mój materiał o micie prometejskim. Generalnie Prometeusz, który jest kozakiem, ale nie on dyktuje warunki gry w mitologii greckiej, stwierdza, że dobra, on się tutaj właśnie zbuntuje. Na skali generalnie motywów literackich powiedziałbym, że jest to motyw ważny. Nie jest to na pewno motyw mit, ale nie jest to też motyw, który musisz znać, musisz się o nim zawsze w każdej sytuacji o 3 w nocy, jak cię obudzi egzaminator CKE, kompetentnie wypowiadać, ale dobrze ten wątek znać. No i z motywu buntu możemy przejść płynnie do innych motywów, które zaraz omówię, dlatego powiedzmy, że jest to motyw ważny. No i polecałbym przynajmniej mieć jakiś jeden tekst kultury, tak jak ja od razu z palca powiedziałem, prometeizm. Bunt znajdziemy na pewno w Antygonie, która ma taką sytuację, powiedzielibyśmy, tragiczną, a jej konflikt też, powiedzielibyśmy, tragiczny, sprawia, że musi się zbuntować i jakby tutaj mamy taki vibe, że bunt jest naturalną koleją rzeczy, no bo główny bohater Antygony, a właściwie bohaterka, albo sprzeciwi się prawu boskiemu, albo prawu ziemskiemu, no tak czy inaczej jakby bunt jest naturalną, tutaj nieodłącznym elementem jej egzystencji, w przeciwieństwie swoją drogą do Prometeusza, który buntuje się dlatego, że może, a później buntuje się dlatego, że kocha to, co stworzył, czyli ludzkość. No i zobaczcie, jaki fantastyczny motyw. Motyw buntu. Babciu, to jest zajebiste! Kolejny motyw to motyw miłości do ojczyzny. Eure Art zu regieren war ein Segen nicht nur für Deutschland. No i tutaj, tak jak przed chwilą takim naturalnym wyrzutem jakichś mój spięcia, efektem spięć neuronów w mojej głowie był antyk, tak tutaj to naturalne spięcie neuronów kieruje nas do romantyzmu. I myślę, że ty też tak masz, a jak tak nie masz,
to nie jesteś Polakiem. Co? W sensie, to prawdopodobnie nie spędziłeś albo nie spędziłaś wielu lat w polskim systemie edukacji, na przykład w podstawówce, gdzie obecnie lekturą obowiązkową jest na przykład Śmierć pułkownika, Reduta Ordona, Dziady i Pan Tadeusz, albo nie było cię w liceum, albo w innej szkole średniej, gdzie jest po prostu znowu wjeżdża ci Pan Tadeusz, którym cię katują, wjeżdża Kordian, wjeżdżają Dziady znowu i mnóstwo innych koncepcji, z których każda omawia właśnie miłość do ojczyzny. Polska góra! Tą miłość do ojczyzny w ramach tego motywu połączyłbym od razu z takim parasolem, na przykład tęsknoty za ojczyzną, poświęcenia dla ojczyzny. Wszystkie te elementy znajdziemy właśnie w Dziadach części trzeciej, które często się porównuje swoją drogą z Kordianem. To są takie dwa pomysły, jeden Mickiewicza, drugi Słowackiego, na to, jak tę ojczyznę kochać i jak o nią walczyć, jak o nią zabiegać. Deutschland. Tak, no i właśnie to jest chyba takie główne płótno, na którym podstawa programowa każe ci analizować miłość do ojczyzny, ale żeby nie było, że tutaj też zostaniemy tylko w jednej epoce, dodajmy sobie do tych literackich skarbów Rolanda z Pieśni o Rolandzie, czyli bohatera, którego nienawidzi każdy zdrowo myślący człowiek, który umiera po prostu z miłości do ojczyzny i też z miłości do Boga, broniąc akurat katolicki świat, czyli jego ojczyznę rozumianą jako właśnie w tym przypadku świat katolicki, i jest to symbol właśnie tego, że słuchajcie, ojczyznę powinien rycerz, czy ideał rycerza w tym przypadku, kochać tak bardzo, że się za nią umiera. Swoją drogą ten ideał wraca do nas w romantyzmie, no bo nie jeden bohater romantyczny umrze właśnie dlatego, że kocha Polskę albo pomysł na Polskę. Dlatego warto tutaj też omówić, czy wrzucić Rolanda, bo Roland nie jest Polakiem i nie przejmuje się Polską. Chociaż pewnie można by ją wliczyć do tego grona czy rodziny państw chrześcijańskich wtedy, kiedy Roland umiera. A można jak najbardziej. Jeszcze jak? Tutaj zdecydowanie jest to tier S, to znaczy musisz mieć swoje zdanie na temat tego, jak literatura przedstawia ludzi, którzy kochają ojczyznę albo nie mają ojczyzny i za nią tęsknią, albo w jakiś inny sposób, no właśnie po prostu jest ojczyzna. Musisz się na ten temat umieć wypowiedzieć. I mimo, że można by unieważnić pewnie z połowę tej listy, dlatego, że jest coś takiego jak miłość do ojczyzny, to zupełnie osobno wyciągnę tutaj motyw Polska. Motyw kraju Polska i tego, jak artyści przez lata, jaki mają pomysł na nasz kraj. No i właśnie ten pierwszy pomysł, i tutaj znowu powtórzę, ale jeśli masz wrażenie, że to trochę nie ma sensu, to nie tak, że ty czegoś nie zrozumiałeś, albo że ja coś zrobiłem źle w tej tier liście. Po prostu motywy literackie to jest eksperyment myślowy, to jest eksperyment intelektualny i to nie może mieć sensu, w sensie to nie jest ze sobą spójne. Zajebiście! No ale właśnie powtórzę się tutaj i w ramach po prostu motywu literackiego Polska powiem o mesjanizmie, czyli koncepcji, która jest widoczna m.in. w Dziadach, konkretnie w konkretnych elementach tych Dziadów, tak na przykład w Wielkiej Improwizacji przede wszystkim to widać, ale też w innych miejscach, tak mówią podręczniki, więc na pewno tak jest. No więc pomysł na to, że Polska cierpi i wiemy to wszyscy, nawet chodząc na co trzecią lekcję historii i tak trafisz prawdopodobnie na to, jak Polskę rabują, albo jej nie ma na mapie, albo coś innego się dzieje. No i romantycy to zauważyli. No i tłumaczą, że to cierpienie ma sens, bo tak jak Chrystus cierpiał, kiedy właśnie cierpiał, tak samo Polska cierpi, kiedy cierpi, ale to cierpienie, tak jak u Chrystusa, ma ten głęboki sens. No bo Polska jest Chrystusem narodów, jest Mesjaszem, czyli nasze cierpienie jest po to, żeby innym było lepiej i żeby nam było lepiej w przyszłości. Koncepcja mesjanizmu oczywiście może być zaaplikowana w zupełnie innych kontekstach, również na świecie, ale my rozumiemy ją jako mesjanizm, czyli dziady, czy mesjanizm, czyli koncepcja Adama Mickiewicza. No ale jeśli mówimy o pomysłach na Polskę, no to zapraszam Państwa, czy Was, Ciebie, zagubiony czytelniku, a właściwie oglądaczu, do pozytywizmu i do pomysłu na to, że Polska składa się z kilku warstw społecznych, z których te warstwy społeczne są, delikatnie mówiąc, różne od siebie. Powieść panoramiczna, czyli taka mała, drobna lekturka, którą spokojnie w 15 minut sobie do kolacji przeczytasz, czyli lalka, opowiada między innymi o tym, że są bardzo różne grupy społeczne, bo mamy na przykład
prostytutki, ludzi, którzy ledwo, znaczy nie dojadają i żyją w skrajnej biedzie. Mamy też osoby wykształcone, biznesmenów, przedsiębiorców. No i mamy koncepcję pracy organicznej, która ma sprawić, że ten kraj po prostu posuniemy do przodu. Właśnie w taki sposób, że społeczeństwo jako całość będzie ze sobą współpracować. I w tym sensie Polska jawi się jako po pierwsze zróżnicowany pod względem tego, kto jest Polakiem kraj i po drugie kraj, którego drogą naprzód czy jakimś takim pomysłem na rozwój jest współpraca i wspieranie tych biednych, na przykład edukowanie ludzi biednych przez osoby bogate, które się nad nimi pochylają. Pracowanie na rzecz ludzi bogatych, posiadających środki produkcji, tych ludzi biednych, którzy w inny sposób nie mogą się wartościowo przyczynić dla społeczeństwa. To jest motyw, który powiedzmy w kilku przynajmniej miejscach występuje jako po prostu motyw polski, motyw naszego kraju. Motyw Polski jako kraju Rzeczpospolitej jest też w całej trylogii na przykład Henryka Sienkiewicza. Jest wartością, za którą po pierwsze znowu są gotowi umrzeć kolejni ludzie, ale też jest tematem tych utworów. No bo zarówno Krzyżacy, czy nie wiem, Ogniem i Mieczem, czy Potop właśnie opowiadają nam i różnicują na to, jak wygląda po prostu polskie społeczeństwo i kim my jesteśmy jako Polacy i co się działo w Polsce. No, w ogóle Polska jest prawie wszędzie w literaturze i przez to mogłaby zasłużyć na Eskę, ale nie będziemy stawiać w Esce, czy w najważniejszym tierze zarówno ojczyzny, jak i Polski, także Polska jest po prostu ważna. No i kolejny motyw ważny do tego, żeby coś wystrzelić po prostu z siebie, jak będzie rozprawka albo ktoś cię o coś zapyta, no to jest motyw społeczeństwa jako takiego. I tutaj znowu, jeżeli to nie ma sensu w twoim zdaniem, że teraz znowu będziemy się ją troszeczkę powtarzać, to nie win mnie, na pewno nie win siebie, tylko te motywy to jest takie dzielenie włosa na czworo albo na 15 różnych części. Będzie dobrze. Znowu wjeżdża lalka, znowu wjeżdża powieść panoramiczna, która pokazuje nam po prostu pomysł na społeczeństwo jako kilka grup, które nawet można powiedzieć, że ze sobą rywalizują. Ale dobra, pójdźmy o krok dalej i sięgnijmy do innego dzieła kultury, Wesela Stanisława Wyspiańskiego, które również próbuje nas przekonać do tego, że społeczeństwo polskie to jest kilka klas społecznych, przede wszystkim dwie. To znaczy są chłopi, którzy, czy powiedzmy generalnie ta klasa najuboższa, ta klasa związana ze wsią, a z drugiej strony mamy inteligencję, osoby, które naraz są mądre i zamożne. No i tu jest ta idea konfliktu, co nie? W pewnym sensie jakby wnioski z Wesela są podobne, jakbyśmy czytali jakieś postulaty Marksa i Engelsa, przede wszystkim Marksa, mówiące o tym, że po prostu istnieje konflikt między tymi klasami i nawet jak artyści będą udawać, że nie wszyscy się kochamy i w Polsce po prostu, czy w innym kraju jest kumbaya i wszyscy się ze sobą bawią i jest fantastycznie, prawda jest taka, że te grupy społeczne po prostu żyją w innych rzeczywistościach, w innych galaktykach. Też bardzo ciekawa koncepcja na społeczeństwo jest zawarta w 1984 roku, to tak sięgając do lektur, czy cały czas operując na lekturach szkolnych. Dlaczego? No dlatego, że społeczeństwo w 1984 roku, jest też taka książka, która w sumie w podobny sposób to obrazuje, to jest Nowy Wspaniały Świat Huxleya. Obie te książki tłumaczą, że do społeczeństwa należy stosować z perspektywy, w tym przypadku państwa, mamy relację państwo-społeczeństwo, bardzo ograniczone zaufanie. No i koncepcje myślenia niezależnego nie przysługują się społeczeństwu, które działa najlepiej wtedy, kiedy myśli jednolicie. No i to jest jakiś pomysł na to, jakie społeczeństwo powinno być, a na pewno jest to pomysł na to, jak motyw społeczeństwa do literatury wprowadzać, tak? To znaczy wprowadzać je tłumacząc właśnie, jak się społeczeństwem steruje. I że w ogóle społeczeństwo to jest organizm, którym da się sterować. No bo 1984 opowiada na przykład o działalności Ministerstwa Propagandy, które w ramach historii zawartej w tej lekturze jest w stanie oddziaływać i dosłownie kształtować poglądy i umysły ludzi, tak? Jest to jakaś funkcja społeczeństwa już dość. Jak jeszcze raz powiem słowo społeczeństwo, to po prostu dostanę bana za powtórzenie na YouTubie, więc przejdźmy dalej. Motyw społeczeństwa dla mnie mid. Taka ciekawostka. Przeciętny film na tym kanale lubi 99 na 100 użytkowników, którzy wchodzą z nim w interakcję. Mam do ciebie jedną prośbę. Pomóż mi znaleźć tą jedną osobę, która nie dała lubię to i wymierzmy jej razem sprawiedliwość. Nie no, serio, mam do ciebie jedną prośbę.
podziel się tym materiałem z kimś innym. Kimś, komu może się on po prostu przydać. Kolejny motyw, który tutaj od razu powiem, moim zdaniem jest motywem średnim po prostu, to motyw wsi. Wsi rozumianej jako tematyki utworu. No i tutaj, jeżeli chodzi o to, gdzie i w jaki sposób jest przedstawiana wieś, to znowu wesele, bardzo fajny sposób przedstawienia chłopów i połączenia tego zachwytu obrazem wesela, który jest... Ciekawe, takie zobrazowanie tego, jak wygląda impreza na wsi, że aż chce się na taką imprezę po prostu dołączyć, no nie dobić się bez zaproszenia i spędzić kilka godzin miło sobie tańcując. Ale z drugiej strony, no właśnie mamy tam pokazane to, że jednak chłopi, czyli ci przedstawiciele wsi są grupą, można powiedzieć, dyskryminowaną, a na pewno nieszanowaną w taki prawdziwy sposób przez resztę społeczeństwa. Mam na myśli inteligencję i ludzi bogatych. Ale wieś jest też obecna na przykład w Panu Tadeuszu, gdzie znowu, niestety, co jest przekleństwem w sumie każdej osoby, która kiedykolwiek czytała Pana Tadeusza albo próbowała się z nim zapoznać, no z wsią w Panu Tadeuszu jest ten problem, że jest o niej mega dużo i się mamy nią zachwycać. Mamy się na przykład zachwycać tym, że jest jakaś sielankowa wizja ogródka, który jest przepiękny i dowiadujemy się, co jest w tym ogródku i tak dalej. Wieś w Panu Tadeuszu jest po prostu super. Znaczy można by się spierać w sumie, czy to jest zobrazowanie wsi jako takiej, czy nie bardziej Polski, która cała ma być taką krainą sielankową. No tak czy inaczej jest to jakiś pomysł na to, jak wieś przedstawić i prezentować. I tutaj wjeżdżają na kontrze do tego chłopi, którzy przedstawiają wieś w sposób realistyczny, taki, w którym, no po prostu, jeżeli na przykład krowa się zesrała na polu, to śmierdzi to pole kupą krowy. W Panu Tadeuszu by było tak, że tam jakieś piękne kwiatki wyrosły i w ogóle ktoś uprawiał prawdopodobnie stosunek seksualny na tym polu, bo jest tak pięknie i w ogóle wszyscy są idealni, a w chłopach po prostu śmierdzi kupa. I jest wiele takich opisów w chłopach, które są, no po prostu, tak to się mówi, realistyczne. Czyli mamy zobrazowanie wsi jako miejsca, które niekoniecznie jest, znaczy idealne to jest mało powiedziane, tak? Na wsi się ciężko pracuje, na wsi są ludzie, którzy mają, powiedzmy, specyficzne spojrzenie na świat, prawdopodobnie nie najbardziej są oczytani, no i dodatkowo sama ta okoliczność przyrody, jasne, można miejscami powiedzieć, że jest ona ciekawa, ale generalnie po lekturze chłopów mało kto by chciał na wsi mieszkać pewnie. Tak jak powiedziałem, jest to moim zdaniem motyw średni dlatego, że dotyczy on po prostu przedstawienia bardzo konkretnej tematyki. Jak spojrzymy na spektrum całej tematyki, jaka jest dostępna w szkole średniej czy ogólnie, no nie ma tego jakoś dużo. No, ale znowu, wpadam w pułapkę, w której próbuję wytłumaczyć coś, co jest z definicji nieracjonalne. Bo to, czy jakiś motyw jest ważny, czy nie, to jest naprawdę rzut monetą. I jak ktoś powie, że nie, to po prostu cię oszukuje. To udaje. Możesz do niego dołączyć albo nie, ale to jest wszystko totalne. Random. Nice. Jedziemy dalej, no i dalej mamy motyw, który, o, jest moim zdaniem od razu SK, bardzo fajny motyw, no właśnie, znowu, nie będę tego uzasadniał, tak, ale jest często spotykany motyw przemiany bohatera. Przemiany bohatera, dlaczego to jest motyw, który moim zdaniem leci do SK? No bo właśnie w prawie każdej lekturze, która nie jest takim mega basiciem, nie wiem, jakąś fraszką, co nie, która ma dwa wersy, czy jakimś innym takim po prostu bullshitem, który jesteśmy w stanie przeczytać na przykład w ciastku z wróżbą, no to mamy bohatera, który się w jakiś sposób zmienia. Tak się w ogóle konstruuje bardzo często historię jakąkolwiek, że mamy punkt A, bohatera w punkcie A i on na końcu jest w jakiś sposób inny i my mu w tej podróży kibicujemy. In your face, tak mega po prostu widoczny, to jest na pewno w Zbrodni i karze, gdzie mamy człowieka, który przez całą drogę, którą opisuje Fiodor Dostojewski, robi różne rzeczy, występuje przeciwko swojemu narodowi, występuje przeciwko na przykład jakiejś tam staruszce, która pewnie ma coś tam na sumieniu, no ale chyba nie na tyle, żeby ją pozbawiać głowy siekierą. No i później zaczyna Raskolnikow, czyli ten główny bohater, walczyć ze swoimi myślami. No i mamy tutaj z jednej strony jego przemianę, ale też jego podróż w głąb siebie, gdzie on sam zaczyna rozliczać się z tego, co zrobił, czy to było dobre, czy złe. No także mamy tutaj fest przemianę. Inna przemiana z innej epoki, niestety, ale Shakespeare. I niestety, ale czy Macbeth, czy Hamlet, w sumie jakikolwiek bohater szekspirowski, bo nawet jakby się uprzeć, to Romeo i Julia, zaczynają w jednym miejscu, a kończą gdzieś zupełnie indziej. Macbeth na przykład jest ciekawym przykładem osoby, która zaczyna jako zdeterminowany do tego, żeby przejąć władzę. Ochrona jest przy mnie po to, ponieważ jestem cholernie niebezpiecznym skurwysynem. Wszyscy się boją.
ale w momencie, kiedy już właśnie przejmie tę władzę, to nagle troszeczkę siada mu psycha. I nie to, żeby się zmienił w ten sposób, że nagle chce tę władzę oddać, no ale właśnie staje się osobą bardzo wrażliwą psychicznie, w sensie targaną emocjami. W tym sensie jest w sumie trochę jak Raskolnikow. To nie wiem, czy akurat dobrze, że go przywołałem, no bo mamy dwóch bardzo podobnych bohaterów. O dobra, to weźmy coś takiego mega lightowego, mega soft i weźmy sobie Bilbo Bagginsa, który zaczyna podróż właśnie w ramach tego, co opisujemy w Hobbicie, jako osoba, która jasne lubi przygody, ale trochę nie ma psychy na to, co go czeka po drodze, no nie? W sensie część tych przygód, które mu przygotowała drużyna, nie pierścienia, tylko po prostu drużyna, z którą idzie, sprawia, że no właśnie on tej, nie ma psychy po prostu i ma z tym problemy, ale w miarę jak właśnie kolejne doświadczenia spływają na Hobbita, no to chłopak mężnieje, zwiększają się jego jajka, jego cojones. Bardzo podobny przykład z innej w ogóle, w sumie trylogii właśnie, z Tolkiena również, czyli podróż Frodo Bagginsa, który również niosąc pierścień najpierw nie ma psychy, może nawet bardziej niż Bilbo nie ma psychy na swoją podróż. No ale tak jak Bilbo w Hobbicie staje się tym złodziejem, staje się tym wartościowym członkiem wyprawy, tak samo Frodo staje się powiernikiem pierścienia, to znaczy zaczyna rozumieć, dopiero w sumie na samym końcu rozumie, dlaczego to on ten pierścień cały czas miał nieść, a nie ktoś inny, ktoś, kto jest na przykład silniejszy od niego. Mam nadzieję, że to jest dla ciebie przydatne i po prostu posłuży do tego, żebyś ty też tak jak ja budował albo budowała taką ścianę pierdolenia. Jak ktoś zapyta cię o któryś z tych motywów, bo nie oszukujmy się, tylko do tego ten materiał powinien służyć i tylko do tego są te nieszczęsne motywy. Znaczy, można by próbować argumentować, że motywy są w pewnym sensie po to, żeby umieć w sposób bardziej przenikliwy patrzeć na literaturę, tak? To znaczy, dostaję jakąś historię i nie patrzę na nią naiwny sposób taki, że skoro artysta opowiada mi historię jakiegoś pana X, to on chciał mi opowiedzieć historię pana X, tylko że jest tam uszyte, czy zaszyte jakieś głębokie przesłanie, tak? Ale no, pytanie, czy wkuwanie na pamięć związków pomiędzy motywami a dziełami kultury jest do tego najlepszą drogą. Albo w ogóle jakąkolwiek drogą. Także idźmy dalej z naszą ścianą Był już motyw przemiany bohatera, który trafia do Estiru, albo Tieru, albo pozycji rankingowej. I następny motyw przyjaźni. I tutaj kolejna eska, dlatego że od przyjaźni łatwo zamienić ten motyw przyjaźni na motyw jaki? No, miłości. Albo motyw przyjaźni w literaturze będziemy nieraz poznawać jako coś, co się może zamienić w motyw zdrady na przykład. Tych motywów takich relacyjnych będzie na pewno dużo i szansa, że trafisz na któryś z nich, na przykład na maturze, no nie chcę powiedzieć, że jest 100%, ale jest. No, motyw przyjaźni, no to witam serdecznie ciebie, drogi oglądaczu, w trylogii Sienkiewicza, bo sorry, ale to mi po prostu pierwsze przyszło do głowy. Ogniem i mieczem to jest moim zdaniem doskonała reprezentacja przyjaźni pomiędzy panem Skrzetuskim i panem innym. Longinusem Podbipiętą i jeszcze panem Zagłobą i jeszcze jakimiś innymi motherfuckerami z XVII-wiecznej Polski albo XVIII-wiecznej, którzy po prostu razem przechodzą różne perypetie. No i tam mamy na przykład wątek związany z tym, że pan Zagłoba dosłownie w ramach pomocy swojemu przyjacielowi, czyli panu Skrzetuskiemu, będzie na przykład chodził i szukał jego wybranki serca, no nie? Czyli przyjaciele są w stanie zrobić dla siebie prawie że wszystko, no i pod tym kątem po prostu trylogię Sienkiewicza polecam, bo w Potopie mamy w sumie bardzo podobny vibe, tak? Też mamy ekipę skupioną wokół pana Wołodyjowskiego, ludzi, którzy po prostu za siebie są w stanie zrobić bardzo wiele. W Krzyżakach, Krzyżacy, no też na pewno przyjaźń tam jest, w sensie ten tekst jest tak olbrzymi, że tam po prostu statystycznie musi być jakaś przyjaźń, ale nic mi teraz nie przychodzi do głowy jako taki motyw, który mógłbym omówić, żeby to było ciekawe. Ciekawe, jak mówimy o motywie przyjaźni, jest to, co się z nią dzieje w opowiadaniach, na przykład Proszę Państwa do gazu, czy generalnie opowiadaniach Borowskiego, czyli w realiach obozu koncentracyjnego, czyli tam, gdzie te takie zastane normy, relacje społeczne, niespecjalnie mają zastosowanie, bo przyjaźń jest jedną z ofiar wojny. W momencie, w którym wszystko się rozpada i wszystkie związki społeczne i na przykład takie normy jak niekradnięcie albo niedbanie tylko o siebie
przestają obowiązywać, no to właśnie pytanie, czy mój przyjaciel jest nadal moim przyjacielem. Znajdziemy te wątki w opowiadaniach Borowskiego, znajdziemy je w opowiadaniach Herlinga Grudzińskiego, w medalionach i zdążyć przed Panem Bogiem, to nie pamiętam, ale zakładam, że też. To znaczy, no po prostu przyjaźń, która się rozpada przez okoliczności, po prostu jest unieważniona, to jest moim zdaniem mocny vibe i warto ten element tutaj uwzględnić. O takiej przyjaźni do samego końca, podszytej swoją drogą, z drugiej strony też wątkami patriotycznymi, opowiada też, pozostając w tej tematyce wojennej, Kamienie na szaniec, czy opowiadają Kamienie na szaniec. I tutaj po pierwsze jest film, który jest po prostu, podobno ma tam przystojnych aktorów, więc może oglądniesz film i po prostu będziesz pamiętać te mordy, bo są przystojni i będziesz pamiętać o ich przyjaźni, no ale to jest właśnie ten motyw takiej typowej przyjaźni do końca. Mamy to. Motyw przyjaźni, SK. Jak kompletowałem tę listę, to ten motyw wydał mi się taki nieoczywisty, w sensie wszystko mi się wydało nieoczywiste związane z motywami, ale to jeszcze bardziej, no bo chodzi o motyw snu. Motyw snu to przede wszystkim, tak, moje pierwsze skojarzenie, sklepy cynamonowe, które fragmentami omawiasz w szkole średniej, podobno, pewnie nic z tego nie pamiętasz, bo spałeś albo spałaś, haha. Chodzi generalnie o kreację, tak zwaną kreację oniryczną, czyli taką stylistykę senną, no bo sklepy cynamonowe to w dużej mierze historia opowiedziana tak, jakby ją opowiadało tobie dziecko. Dziecko, które właśnie wspomina swoje stare dzieje, no i wszystko jest takie jak we śnie. No i co z tego utworu wiemy o śnie? Że fizyka nie obowiązuje, że logika nie obowiązuje, ale jednocześnie, że sen sprawia, że coś, co nie jest ciekawe, może stać się ciekawe, albo coś, co jest mega nudne, na przykład twój stary przychodzi spóźniony z pracy, czy późno do domu z pracy, we śnie jest jakimś wyjątkowym efektem działań demonów i wszystko jest takie, no właśnie, atrakcyjne. Pod tym kątem omawiam to bardziej stylistycznie niż tematycznie, a teraz tematycznie motyw snu wbija do ciebie w Macbecie na przykład, bo Macbeth, czyli bohater szekspirowski, będzie we śnie rozmawiał z różnymi demonami, a potem na koniec, czy w ostatnich aktach utworu, to właśnie sen będzie tym miejscem, gdzie Macbeth jest sam na sam ze swoimi myślami, te sny będą mu ryły psychę. Więc mamy tutaj motyw snu jako takiej spowiedzi, czy miejsca, w którym jesteś skazany albo skazana na siebie, no i rozliczasz się ze wszystkich tych złych rzeczy, a Macbeth jako szkocki wojownik, który ma 20 IQ i jedyne, czego pragnie w życiu, to władzę, no będzie miał sporo rzeczy, o których sam ze sobą będzie rozmawiał. Więc sen w tym sensie jest takim sądem nieostatecznym. Nie uciekniesz przed snem. Ale snu jest na pewno w literaturze więcej, no nic mi nie przychodzi do głowy, ale to jest i tak motyw skip, także skip. Motyw rodziny. I tutaj dwa potężne utwory, z których jeżeli jesteś szanującym się nastolatkiem, na pewno nie czytałeś żadnego. Czyli po pierwsze, Pan Tadeusz. No bo tam mamy motyw rodziny rozumiany po pierwsze jako spór rodów, w tle jest spadek, mamy miłość młodocianych ludzi, ale generalnie wartość rodu jako takiego. To znaczy, czy rodzina działa tak, że możesz być albo swój, możesz być po prostu nasz, albo ich. Świetnie to wytłumaczyłem. No chodzi o to, że po prostu są spory na tle rodowym i to ma znaczenie, jakiego pochodzenia jesteś. No i między tymi rodami dochodzi do negocjacji. Część tych negocjacji dotyczy kwestii ekonomicznych, a część kwestii relacyjnych. Kiedyś tam ktoś był w ramach tego rodu w związku i się tam zdradzili, ktoś kogoś wykiwał. No tak było. No i właśnie trzeba po prostu z tym handlować. Ale nie handlujesz z tym, bo nie jesteś w stanie czytać Pana Tadeusza, bo masz mózg, który jest dostosowany do 10-sekundowych TikToków, więc bym się tym specjalnie nie przejmował. I drugi motyw związany z rodem, i tutaj bardzo podobnie w sumie się ta narracja układa, to są dwa rody, które nie pamiętam jak się nazywają. Chyba jeden z nich to jest Capuleci, albo Capuleti, coś takiego, a drugi to jest jakiś inny ród, z Romea i Julii, bo tutaj również mamy taki vibe, że mamy miłość, która została zakazana przez tych starszych. No i tutaj właśnie rodzina służy jako takie źródło zakazów, nakazów różnego rodzaju, źródło norm społecznych, ale z drugiej strony no właśnie też chcesz tworzyć rodzinę i ich się kochać.
Nie, to jest chyba motyw miłości. Dobra, tu się zagolubowałem i jest wszystko w porządku. No i jeszcze taka jedna dość nieoczywista sprawa, która mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi o rodzinę. No to sięgnijmy sobie po raz pierwszy do Biblii i do historii. I tutaj mam wrażenie, że to jest serio nieoczywiste. Hiob. Historia Hioba to jest biblijna historia człowieka, który miał mega dużo siana, czyli pieniędzy, był po prostu zamożny, ale też był bogaty tak, jak bogactwo rozumieli ludzie w antyku, tym chrześcijańskim, ale w sumie greckim też. Czyli miał bardzo dużo dzieci i też dzieci żyły. W sensie Hiob miał rodzinę chyba 7 córek, 3 mężczyzn, w sensie synów, albo na odwrót, 7 synów, 3 córek, dużo ludzi. I ci ludzie żyli, byli zdrowi. Jedną z takich głównych rzeczy, którą Bóg mu odbiera, kiedy właśnie chce go wystawić na tę próbę, bo Bóg będzie robił próbę Hiobowi, jak tego nie wiesz, to zapoznaj się z moim materiałem o antyku i o Biblii, bo tam omawiam, o co chodzi z Hiobem. Jeszcze jak? To jest ważne, to jest ważniejsze niż wszystkie te motywy, więc czytaj, poczytaj sobie o Hiobie. Ale jak już to wiesz, no to wiesz i jest dla ciebie oczywiste, że właśnie Hiob traci swoją rodzinę. No więc rodzina jest miejscem, jest celem samym w sobie, bo to bogactwo Hioba, zanim Bóg go testował, wynika właśnie z tego, że ma tych synów, ma te córki i ma rodzinę. Chyba to jest oczywiste i niepotrzebnie aż tyle o tym mówię, ale tak, no taki spin na rodzinę. Rodzina jest wartością samą w sobie. Motyw rodziny, gdzie byśmy go umieścili na liście? To jest motyw ważny, zdecydowanie ważny. I następny jest motyw pracy. No a jak praca, to oczywiście praca organiczna, praca u podstaw i cała ta inna sraka, którą dostajesz w pozytywizmie razem z lalką, czyli takim, no właśnie nawet jej nie czytając, myślę, i nie powiem ci skąd to wiem, że jesteś w stanie powiedzieć kompetentnie o lalce, nie czytając lalki. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Praca organiczna jest przedstawiana jako po prostu koncepcja tego, żeby forsować do przodu Polskę, tak? Praca organiczna, która zasadza się na tym, że każdy jest współodpowiedzialny za właśnie dobro wspólne, jakim może być na przykład państwo, no i wszyscy razem powinniśmy się do tej pracy dokładać. W ramach czegoś, co nazywalibyśmy podejściem utylitarnym, każdego można sprowadzić do tego, ile jest w stanie się dołożyć dla dobra ogółu, tak? Czyli na przykład, jeżeli jesteś osobą mającą fabrykę, to twoja fabryka sprawia, że jesteś niezwykle wartościowy. Hell yeah! A jeśli jesteś zdrowym 30-letnim mężczyzną, to też jesteś, albo kobietą, to też jesteś niezwykle wartościowy czy wartościowa, ale to dlatego, że jesteś w stanie przerobić dużo godzin, na przykład w fabryce, no nie? I te rzeczy są cenne. Nice. Praca, która ma sens, tak jak w pozytywizmie, może zostać zestawiona z pracą Syzyfa, tego Syzyfa mitologicznego, bo jego poświęcenie nie ma żadnego sensu. Takim czymś, co zgotowali Syzyfowi bogowie za to, że im się sprzeciwił, że plotkował o Zeusie, a później, że wykiwał posłańca Zeusa, no i właśnie, że był sprytny i osiągnął w życiu sukces, karą było to, że miał wciągać na górę głaz, który mu cały czas spada, znamy historię kary Syzyfa, no ale wniosek z tej historii właśnie jest motywem do pracy. Zdaniem antycznych Greków, najgorsze, co cię może spotkać w życiu, to praca, która nie ma żadnego sensu. Właśnie to jest przerażające w historii Syzyfa, że on to robi po nic. Motyw pracy. Moim zdaniem jest to motyw ważny. To nie muszę się z tego tłumaczyć. Zostaw mnie. Kolejny motyw to samotność. No więc mamy z jednej strony karę, jaką jest samotna kara, którą odbywa Prometeusz. No i tutaj również mamy po prostu gościa, który został za karę przybity do skał i mimo, że wszystko, co robił wcześniej, było dla osób, które kocha, które lubił obserwować, które lubił wspierać, czyli ludzkość generalnie, nas, ludzi, samotnie wisi sobie przykuty do skały, znaczy już nie wisi, bo go Herakles tam odpiął. Składową kary Prometeusza i tego wymiaru tej kary była ta samotność, więc samotność to nie jest nic dobrego. Inny motyw związany z samotnością to jest właśnie to, co znajdziemy w Biblii i tutaj znowu najlepszym przykładem będzie Hiob, który no właśnie między innymi to jest ta próba, na którą Bóg go wystawia, to znaczy z osoby, która ma wielką rodzinę, która jest otoczona przyjaciółmi, znajomymi, staje się samotna. W tej samotności Hiob radzi sobie w ten taki przewrotny sposób, że nawet mimo tego, że to Bóg go właśnie, Bóg sprawił mu te wszystkie cierpienia, to Hiob nie czuje się samotny, bo ma ze sobą Boga. No nie, to jest w ogóle jakieś szachy 8D. W sumie nie wiem, czy to jest do końca motyw samotności. W sensie, to jest grubsza przekmina.
Inny wymiar samotności, jaki znajdziemy w literaturze, to jest ta samotność, która moim zdaniem jest przepotężnym obrazem w ogóle literackim. A jak przepotężny obraz literacki, no to oczywiście literatura obozowa i literatura wojenna, czyli ten moment, w którym wjeżdża taki egzystencjalizm, który spotkamy na przykład w czy nihilizm bardziej, czy w ogóle jakieś zaprzeczenie temu, czym jesteśmy jako ludzie, który wjeżdża do nas w opowiadaniach Borowskiego, ale chyba przede wszystkim Ręka w ogniu Grudzińskiego jest tego dobrym przykładem. To znaczy w sytuacjach takich, powiedzielibyśmy, granicznych, jesteśmy wszyscy sami. Nie ma żadnych związków społecznych, norm społecznych. Mało tego, samotność ma też taki wymiar, że to ty decydujesz, co jest dobre, a co złe. Czyli wizja w sumie dość przerażająca. Jeżeli to jest dla ciebie wizja kusząca, to właśnie zdiagnozowaliśmy cię na psychopatę, także jest to jakiś owoc oglądania tego materiału. My możemy przejść dalej do następnego wątku, a samotność jest motywem średnim, moim zdaniem. Średnim. Ale następny motyw to jest motyw czyli z tych najważniejszych motywów, dlatego że dotyczy kwestii nierozerwalnie związanych z naszymi rządzami, czyli władzy. No i dobra, numer jeden, władza, to jest oczywiście Macbecik. Macbethowi zależy na władzy i poznajemy go jako osobę żądną właśnie tego. W sumie takich bohaterów w literaturze, których kieruje, czy jedną z głównych motywacji jest władza, jest mnóstwo. Koniec końców władza Macbetha wyniszczy, bo kiedy ją osiągnie, to mu siądzie psycha i tutaj mamy taki wniosek, że jeśli jesteś u władzy, to po prostu jest to szalenie ciężkie zadanie i największy przeciwnik, jakim wtedy masz, musisz się zmierzyć, to jest po prostu wizja siebie jako osoby, która jest przy władzy, no nie? Idzie od tego łatwo zwariować i doskonałym tego przykładem jest Macbeth. I teraz znowu, ja nie wiem, czy to jest w ogóle legalne, żeby odwoływać się do Tolkiena, ale jakby bardzo naturalne jest to dla mnie, żeby porównać takiego Macbetha z w ogóle pomysłem na pierścień władzy, z Władcy Pierścieni, z całej trylogii Tolkiena, gdzie pierścień władzy jest z jednej strony najpotężniejszym elementem, czy narzędziem do tego, żeby walczyć ze złem, z drugiej strony przez wszystkie trzy części trylogii Tolkiena nikt z tego pierścienia nie chce skorzystać, a jak ktoś chce z niego skorzystać, tak jak na przykład syn namiestnika Gondoru Boromir, to on jest negatywną postacią, dlatego że uległ tej władzy. Kochani, mamy pewien drobny problem. Tak ciężko mi o tym mówić tu. Mów śmiało, Boromirze, synu Gondoru. Muszę kupy. Cała ta książka jest oparta w sumie o takie wytłumaczenie ci, że jeśli ma, znaczy, że władza nie jest, że pragnienie władzy jest rzeczą negatywną i mimo, że pewnie w każdym z nas ona siedzi i na tym żeruje pierścień, czy generalnie na tym żeruje zło, no to musimy z tym ze sobą walczyć. Może tyle, jeśli chodzi o władzę, ale to dlatego, że jakbym się odpalił z jakimś następnym dziełem kultury, to 20 godzin bym analizował jeszcze tę po prostu władzę, bo ona jest bardzo popularnym motywem. Eska zdecydowanie. Idziemy dalej. Po władzy mamy motyw podróży. I tutaj, no właśnie, podróża. Podróża. Ciężko ją rozumieć tylko dosłownie, czyli że dosłownie bohater podróżuje z punktu A do B, albo tylko metaforycznie, czyli bohater zaczynał jako na przykład nieśmiały, a kończy jako giga czad i w ogóle osoba, która ze wszystkimi gada. No więc chodzi o taki miks, no nie? I dobrą reprezentacją takiego miksu jest Odyseja, czyli podróż Odyseusza, który wraca z wojen trojańskich, no i spotyka albo cyklopy, albo jakieś dziewczyny, co mu śpiewają na morzu, ludzie go kuszą, on przebywa podróż i się przemienia w trakcie tej podróży, ale też z drugiej strony ta podróż służy po prostu do tego, żebyśmy poznawali kolejne historie, no nie, więc ten motyw podróży ma takie dwa zastosowania. Służy do tego, żeby napisać książkę i do tego, żeby przedstawić, jak bohater się zmieniał i zmieniały się jego rozkminy. I przysięgam, że jeszcze dwa motywy i mi rozjebie głowę. Motyw podróży jest też w takim miejscu, które każdy zna. Nieważne, czy jesteś antychrystem numer jeden i twoim celem jest po prostu pozbycie się kościoła katolickiego z Polski, prawdopodobnie znasz historię Jezusa, a to jest doskonała historia właśnie w ramach motywu podróży. No bo Jezus dosłownie przemierza kolejne tereny i jakby powiedzielibyśmy tak brutalnie, że rekrutuje swoich wyznawców, czy po prostu głosi Słowo Boże. I wiesz, tak jak drużyna pierścienia, oni też się formują wokół Jezusa i z drugiej strony
apostołowie też przechodzą swoją przemianę, po prostu będąc Jezusem i widząc te rzeczy, które On robi tam, jakieś tu uzdrowi kogoś, tu zamieni pusty kosz w kosz z rybami, te wszystkie rzeczy wpisują się w ten motyw podróży w tym dosłownym sensie, to znaczy tutaj znowu ta podróż służy do tego, żeby opowiedzieć czy przybliżyć postać Jezusa, postać, która nie doświadcza przemiany, ale po prostu poznajemy ją z różnych stron, a z drugiej strony, żeby przemiany doświadczyli właśnie apostołowie, a z trzeciej strony po prostu, żeby opowiedzieć tę historię. Dobra, no jakby... Be doing it. Stop it. Get some help. Motyw podróży, motyw ważny. Omówiliśmy poświęcenie względem ojczyzny, ale zapraszam Cię do tego, żeby pochylić się nad poświęceniem prometejskim, poświęceniem za coś, co ma sens, bo Prometeusz sprzeciwia się Zeusowi, sprzeciwia się w ogóle po kolei całemu układowi, czyli właśnie buntuje się, bo wtedy omawialiśmy go jako bunt, ale poświęca wszystko, co ma, całe swoje dobro doczesne, właśnie po to, żeby jakby dać coś nam, czyli to jest poświęcenie dla ludzkości, poświęcenie w imię jakichś wyższych wartości. W podobny sposób będą robić bohaterowie Dziadów, czy właściwie bohater Kordiana. Oni to poświęcenie będą robić dla ojczyzny. Wiem, że o tym mówiłem, no ale jakby, no co, no to jest lektura obowiązkowa, więc co mam zrobić? Wiem, że o czym nie powiedziałem. Przykładem poświęcenia jest śmierć nie rycerza Rolanda, ale śmierć Longinusa Podbipięty, czyli bohatera ogniem i mieczem. Longinus Podbipięta umiera szczęśliwy. Zostaje napadnięty przez Tatarów i umiera szczęśliwy. I jakby, what the fuck, czemu ty się, człowieku, cieszysz, że do ciebie strzelają? Cieszy się dlatego, że umiera w imię tego, co kocha, no więc to jest wszystko motyw poświęcenia. Ważny, powiedzielibyśmy, że ważny. Motyw, który jest szalenie istotny, to motyw młodości. Wrzucamy go od razu do sfery ważne. Motyw młodości, no ja bym przeanalizował przede wszystkim na przykładzie Ody do młodości, czy hymnu Filaretów, Filomatów, w ogóle całego tego wajbu mickiewiczowskiego z pierwszego okresu jego twórczości, bo tak, Mickiewicz ma kilka okresów, jakbyśmy chcieli to przeanalizować. This is epic. Ale w sumie nawet nie wiem, czy to jest łatwiejsze niż analizować każde dzieło osobno. Nie, chyba nie. Nie, w ogóle po co to przekminiać? No więc wszystkie te utwory Mickiewicza traktują młodość jako cnotę, jako coś, co jest super i fakt, że jesteśmy trochę spontaniczni, albo nawet bardzo spontaniczni, że buzują w nas hormony, to wszystko jest wartością, dla której tworzą się takie utwory pochwalne, typu hymn i tak dalej. No więc, no tak to wygląda. Nie weszłeś! Chodź tu! Jestem hardcorem. Młody i głupi, no to takie coś dostajemy na przykład w micie o Dedalu i Ikarze. Dedal jako stary i doświadczony ziomek tłumaczy swojemu synowi: uciekamy z tej wyspy na skrzydłach, i to jest mit o Dedalu i Ikarze, tylko mam do ciebie prośbę, jak już będzie ci się fajnie leciało, to nie daj się ponieść za bardzo. No i Ikar dał się ponieść, bo był młody i właśnie się dał ponieść. Jestem hardcorem. Wątków młodości jest tyle, że jakby dasz sobie radę, takie dwie proste propozycje. Ale motyw zdecydowanie ważny. No jak była młodość, no to też motyw starości, motyw przemijania i tutaj znowu wjeżdża Mickiewicz. Mickiewicz, który w ostatnim z kolei okresie, czyli wtedy, kiedy był relatywnie stary, zaczyna tworzyć bodajże liryki lozańskie. Same te utwory, same w sobie, to jest takie zachwycanie się czasem i rzeczy się dzieją, po prostu rzeczywistość płynie cały czas, ale jak rozpatrzymy liryki lozańskie z perspektywy tego, że właśnie te 30 lat później, czy nie wiem ile lat wcześniej właściwie, Mickiewicz rozkminiał, że młodość to jest coś tak fajnego, że warto jej nagrać hymn, w sensie napisać hymn, no to tutaj widzimy tę przemianę nie bohatera, ale przemianę autora. I jasne, że znaczy, i możesz to tak, w taki sposób rozpatrywać. Starość jest też rozpatrywana w kategoriach w ogóle utworów romantycznych jako źródło wiedzy, przede wszystkim takiej wiedzy ludowej, ale to mam w głowie, ale nie przychodzi mi tutaj żaden konkretny utwór, więc no z drugiej strony mamy też właśnie zobrazowania i takie porównanie nawet, że starca, szkiełko i oko, to w ogóle walić to. Następny motyw, czyli motyw śmierci. I tutaj zapraszam Cię, drogi oglądaczu, do średniowiecza przede wszystkim. Tak mi się to już tak od razu skojarzyło, no bo tamtych motywów średniowiecznych mamy kilka. Stabat Mater Dolorosa,
dance macabre, tego typu rzeczy, czyli sposoby na to, jak średniowiecze dealowało z faktem, że po prostu wszędzie była śmierć. No i ona była właśnie wszędzie. Te motywy znajdziesz w sztuce średniowiecza i w literaturze średniowiecza, mówiąc tak generalnie. Chociaż w sumie żadna konkretna lektura mi nie przychodzi do głowy, no pewnie jakieś poematy dziwne czy inne takie rzeczy, ale ja śmierć przede wszystkim kojarzę ze średniowiecza z Rolandem, czyli osobą, która nadaje jakieś znaczenie śmierci. I to stoi tuż obok motywu poświęcenia, tak? Czyli Roland umiera, ale ta śmierć ma znaczenie, ma jakiś taki wymiar metaforyczny. Całkowicie odczłowieczenie i tego znaczenia śmierci to jest coś, co dostajemy w lekturach poświęconych tej historii obozów koncentracyjnych. Bo wszędzie tam właśnie dowiadujemy się o śmierci, przede wszystkim to, że nie ma ona specjalnego znaczenia, chyba że ty chcesz jej je nadać. Ale jeśli osoby zamknięte na stałe w właśnie obozie nadawałyby znaczenie śmierci, to by im psycha siadła momentalnie. Także śmierć w obozie jest wszechobecna, ale nie można jej interpretować, nie można się do niej przywiązywać. W sumie, ponieważ ten materiał jest taki niedobiblizowany, bym powiedział, no to takie dwa obrazy śmierci z Biblii, które gdzieś tam mogą ci się przydać, to tak zupełnie z palca jest oczywiście historia Jezusa Chrystusa, którego śmierć również ma wymiar metaforyczny w kilkuset tysiącach poziomów i też ma wyjątkowe znaczenie, tak? Jezus robi to właśnie w celu zbawienia ludzkości i tak dalej. Z drugiej strony mamy też obraz śmierci, ale śmierci nie tyle konkretnej osoby, tylko bardziej całej zbiorowości, czy w ogóle świata, jaki znamy, czyli Apokalipsę świętego Jana, która jest po prostu otworem chyba w całości obowiązkowym w ogóle do matury. No i tam śmierć jest przedstawiona w sposób niezwykle obrazowy. Szalenie, pełen symboliki, wyuzdanych opisów, które mają odbiorcę przerazić. No i trup ściele się w Apokalipsie świętego Jana gęsto. Ale to, co jest ważne, to jakby śmierć w tym przypadku, czy upadek świata, jest tylko przystankiem do nowego świata, chyba nowego Jeruzalem bodajże, tak to się nazywa. No i tam właśnie już jest wszystko do dobrze. Więc w tym sensie, takim metaforycznym w Biblii, w Apokalipsie, sama Apokalipsa to nie jest meta, tylko to jest jakaś taka przemiana. Co jest w sumie dość spójne z podejściem wiary chrześcijańskiej do tego, jak interpretować właśnie fakt, że umieramy. Nice. No i oczywiście, jeśli mielibyśmy umieścić na tier liście śmierć, to powiedzielibyśmy, że jest to motyw z Eskid, z tych najważniejszych, albo bardzo ważny, ale ja umieszczę go właśnie jako ten bardzo ważny, czyli troszeczkę niżej, dlatego że obok, dużo bardziej inkluzywny, byśmy powiedzieli, taki szeroki, jest motyw cierpienia. I jak cierpienie, no to tutaj Biblii nie może zabraknąć. Bombastic side eye. Czyli Hiob. Hiob ma duże znaczenie, bo Hiob pokazuje cierpienie, które jest celowe, jest wywołane przez Boga, ale ma głęboki sens, dlatego że jest próbą, jest jakimś testem. Takie pojęcie cierpienia będzie później w literaturze bardzo często wracać i w sumie można powiedzieć, że mesjanizm jest w pewien sposób taką koncepcją, czy w ogóle dużo koncepcji romantycznych właśnie z tego bierze, że wszystko, co nas boli, wszystko, co tu i teraz jest problematyczne, tak naprawdę już za momencik nabierze znaczenia, nabierze jakiegoś tego drugiego, trzeciego czy czwartego dna. Cierpienie zbiorowości, czyli narodu, no to na pewno jest widoczne i wyraźnie zobrazowane w Dziadach Mickiewicza, gdzie mamy nieraz ilustrację tego, ile się Polacy od zaborców nacierpieli. No i takie zobrazowanie cierpienia również ma w sumie spore znaczenie, ale jeżeli mówimy o bólu, o właśnie cierpieniu, to ja znowu tutaj polecę całą literaturę obozową, dlatego że w niej zawsze znajdziemy taki ciekawy spin. No bo po prostu opisywanie tego, jak było źle, to jest za łatwe dla literatury obozowej, bo no jakby było po prostu tragicznie, no nie? Więc autorzy radzą sobie z tym, opisując różne egzystencjalne właśnie podejścia do tego tematu. Fajna sprawa do wykorzystania właśnie w motywie cierpienia. No i motyw cierpienia to będzie Eska, dlatego że cierpienie może przyjmować mnóstwo form. Cierpi Macbeth, cierpi... Każdy dobry bohater literacki cierpi. No więc Eska. Motyw natury, motyw przedstawienia natury jako albo bohatera utworu, albo tła, które może pełnić prawie żadną funkcję, a może być szalenie istotny. No i po pierwsze, tak wiem, że to takie trochę wymigiwanie się od odpowiedzi, ale myślę, że dasz radę sobie coś z tym zrobić. Bardzo dużo utworów właśnie romantycznych tak tą naturę zaprasza do tego, żeby była
aktywnym uczestnikiem wydarzeń. Mamy opisy, które sprawiają, że część utworów jest bardziej o tym, jak wygląda na przykład scena jakaś danej ballady na przykład. Właśnie samo poświęcanie uwagi autora na przyrodę sprawia, że no, nagle się okazuje, że to jest ważne. Motyw natury jako takiej, tej ożywionej i nieożywionej, jest też widoczny w tekście, który na 100% nie jest ci znany, w sensie powinien być ci znany, ale nie wierzę po prostu, że go czytałeś, czytałaś i dobrze, czyli Kwiatki świętego Franciszka, czyli utworze, który właśnie zawiera filozofię, w ramach której wszyscy jesteśmy dziećmi bożymi, ale wszystko inne też jest dziećmi bożymi, może troszeczkę gorsze od nas, ale tak naprawdę na wielu stopniach da się to ze sobą porównać i zestawić i właśnie dlatego ty szanuj zieleń, bądź eko, po prostu kup sobie suwa. No i wreszcie natura jest też aktywnym uczestnikiem tego sielankowego obrazu w Panu Tadeuszu, gdzie Polska i ta właśnie sielankowa rzeczywistość jest właśnie piękna. I te opisy są ważne, tak? Grzybobranie na przykład. Kolejny motyw to motyw sensu życia i zacznijmy od tego, że wielu bohaterów, których poznajemy, ten sens utraciło. Syzyfowi, jak już mówiłem przy okazji innego motywu, Zeus odbiera sens życia jako najwyższą karę, jaką się da. Bohaterowie książki Dżumy Alberta Camus sami siebie tego sensu pozbawiają. Podobnie zresztą jak bohaterowie Ręki w ogniu czy innych opowiadań obozowych, gdzie ten sens, znaczy nie wszystkich, ale w niektórych jest odbierany specjalnie. Po to, żeby się po prostu dało ze światem obcować, to musimy podchodzić do niego cynicznie. Z drugiej strony mamy bohaterów, którzy są super zdeterminowani i wierzą w sens tego, co robią od samego początku, chociaż mają momenty próby, momenty, w których to kwestionują. No i takim przykładem jest chociażby wielka improwizacja, gdzie ten sens życia, czy sens całej egzystencji danej osoby jest otwarcie poddany w wątpliwość. Z najpierw głębokim sensem i nawet gotowością do tego, żeby ten sens przekazywać innym we fraszkach, a później kwestionowanie tego sensu i odnalezienie go na nowo widzimy w Trenach Jana Kochanowskiego. Trenów w ogóle jeszcze nie było do tej pory chyba, także no Treny. Po prostu Treny pokazują ci sens, który najpierw został utracony, bo ogniskował wokół Boga, czy był skonstruowany wokół Boga i takiego porządku boskiego, a później Jan Kochanowski na koniec ten sens odzyskuje. I nawet mówi, znaczy nie bezpośrednio, ale można to interpretować tak, że teraz jest bardziej czuję, że ma sens niż wcześniej. Ej, ja nie wierzę, że to jest kurwa 25 motywów. Ja to sprawdzę, przeliczę. Teraz czas na motyw tradycji. No i motyw tradycji ma ten problem, że mnie nudzi. Nie podobasz mi się, kochany. To jest jego główny problem, czy odwołanie do tradycji znajdziemy na przykład w Weselu, gdzie tradycja chłopska, wiejska jest podana jako coś atrakcyjnego, coś, co upiększa obraz i coś, nad czym się zachwycamy właśnie w całej epoce, ale też właśnie w tym dziele. Z drugiej strony jest na to taki spin, no bo Wyspiański zwraca uwagę, że ten zachwyt jest taki pozorny. I jasne, że tam fajnie jakąś czapeczkę z piór i tak dalej, ale może lepiej, żebyśmy się jako klasy społeczne po prostu zaczęli dogadywać. Tradycji takiej polskiej, bo z tym mi się to najbardziej kojarzy. Polska góra! Polska góra! Znajdziemy też sporo w trylogii Sienkiewicza, gdzie nieraz znajdziemy odwołanie do tradycji Rzeczypospolitej Polskiej i tego, jak u nas sprawy się mają i jak powinny zostać. Walka w potopie, ale chyba przede wszystkim w Ogniem i Mieczem to jest widoczne, że jest toczona właśnie na tej kanwie tradycji. Polska chroni tego, jak jest w Polsce tam. Tak ja bym próbował tutaj budować jakiś bunkier intelektualny. Z drugiej strony tradycja i taki porządek spraw jest widoczny w Antygonie, w której Antygona musi wybrać, czy właśnie ta tradycja i to, co my przyjęliśmy jako ludzie, jako takie prawa, które nas obowiązują, jest dla niej ważniejsza, czy może ważniejsze jest prawo, powiedzmy, boskie, czy takie bycie po prostu okej, w tym sensie. Motyw tradycji to jest motyw średni, w najlepszym wypadku. No nie no, słabe to jest i jeżeli nie umiesz się kompetentnie wypowiedzieć na ten temat, który jak widzisz nawet mi sprawia problem, bo trochę szyję, no to daruj sobie.
inny motyw to jest motyw miasta i oczywiście nie chodzi mi o to, w jakim dziele padają nazwy miast, tylko chodzi mi o takie bardziej zaawansowane analizę krytyczną tego, w jaki sposób miasto jest prezentowane i do czego to służy. Dobre zobrazowanie miasta widzimy w powieściach, widzimy to w Lalce, to jest obraz Paryża, przede wszystkim jest tak analizowany, ale z drugiej strony widzimy to też w Zbrodni i karze Dostojewskiego, gdzie Sankt Petersburg w trakcie, jak go poznajemy, to znaczy poznajemy opis tego miasta, to już wiemy tak naprawdę, że składa się z kilku klas społecznych, część z nich ma dobrze, część z nich ma źle. No to jest właśnie miasto, które samo w sobie, można nawet powiedzieć, że jest trochę bohaterem tego utworu, to znaczy jest takim uczestniczącym, aktywnym tłem tego utworu. Nice. Osobno motyw miasta będzie towarzyszyć zachwytowi nad nowoczesnością i nad rozwojem właśnie nowych rzeczy. Miasto Masza. Z na przykład z apelu Miasto Masa Maszyna, gdzie polscy literaci będą się zachwycać tym, że w ogóle mamy rozwój technologiczny. I ten dwudziestowieczny i dwudziestopierwszowieczny w sumie zachwyt nowoczesnością, no tutaj przykładów moglibyśmy wymienić bardzo dużo. Ale motyw miasta jest też w najlepszym wypadku mid, ale moim zdaniem to jest skip. W ogóle jakby dasz sobie radę bez tego świetnie. Zero kompleksów. Będzie dobrze. Przedostatni motyw to motyw domu. Motyw domu, moim zdaniem, spoko jest widoczny właśnie w Stepach Akermańskich, czyli twórczości Adama Mickiewicza, gdzie widzimy nie dom, bo go nie ma, ale tęsknotę za domem i takie poczucie właśnie, że dom to jest miejsce, które po prostu potrzebujesz jako autor, nawet jako geniusz, po prostu simpujesz do tego domu i ta miłość jest najlepiej widoczna, chyba w literaturze najlepiej właśnie jest utrwalona w momencie, w którym jakiś bohater nie ma tego domu. What the fuck is this piece of shit? W tym dosłownym sensie, czyli właśnie tęsknota za domu, czyli właśnie tęsknota za miejscem, które jest moje, jest bezpieczne, no to na przykład też Pan Tadeusz, albo też w ogóle Polska jako dom dla Polaków. No i tutaj znowu wjeżdżają dziady, ale nie, dobra, skipnijmy to, bo zaraz zacznę gadać po prostu jakieś całkowite kocopoły, tak jakbym przez ostatnią godzinę tego nie robił. No właśnie, przejdźmy sobie do ostatniego motywu, czyli motywu raju. I tutaj na początek wjeżdża nam raj w podpostacią, no właśnie, po prostu raju. Co za przypadek? Raju biblijnego, o którym dobrze, żebyś miał jakieś pojęcie. Polecam ci tutaj moje materiały poświęcone właśnie Biblii i Antykowi, gdzie omawiam to ze szczegółami. Znaczy, może nie ze szczegółami, ale żartuję sobie z tego. Czyli to jest tak, jakbym to omawiał ze szczegółami. Motyw raju, czyli takiego miejsca, które na własne życzenie ludzie utracili. No i historia raju, czy ta, powiedzmy, historia biblijna uczy nas tego, że Bóg dając nam wszystko, czyli miejsce, które jest idealne pod każdym względem i wolny wybór do tego, żebyśmy na własne życzenie byli w stanie się tego raju pozbawić, sprawił, że my się tego raju pozbawiamy, tak? Czyli to stawia takie gigantyczne filozoficzne pytanie, czy faktycznie to dążenie do raju jest super dla nas, czy ten raj sam w sobie, bo wydaje się z tej historii, że właśnie wcale ten raj nie jest takim atrakcyjnym miejscem, mimo że jego zobrazowanie jako takiej totalnej sielanki, gdzie wszystko wolno, nic ci nie grozi, jakby jest w Biblii zawarte. Z drugiej strony również zresztą w Biblii widzimy raj, który jest właśnie efektem apokalipsy świętego Jana. No bo oczywiście apokalipsę możesz rozpatrywać pod kątem tego, jak przerażająca jest kara, która czeka grzeszników, jak przerażające jest to, co dzieje się na ziemi, jakieś deszcze, smoki, różne dziwne rzeczy, ale na koniec właśnie raj, czyli Nowy Jeruzalem, jest efektem tego, że właśnie doszło do apokalipsy, jest efektem tego takiego oczyszczenia, no nie? Więc to jest taka koncepcja raju, przed którą musi być apokalipsa i to właśnie takie są wizje apokaliptyczne, które malują także na przykład ludzie tworzący w międzywojniu, czy w powojnie, to znaczy, czy w trakcie wojny w sumie, no bo bombardują nas Niemcy, czy jesteśmy pod okupacją, ale później przyjdzie ten właśnie raj, czyli raj jako koncepcja, do której się simpuje. Ale żeby zakończyć taką nutą patriotyczną, raj jest też koncepcją, do której można właśnie idąc tym tropem sielanki, sprowadzić miejsce akcji Pana Tadeusza. Czyli jakaś taka uśredniona, idealna kraina, w której żyje sobie polska szlachta, która jasne, że ma jakieś tam problemy i dylematy, ale wszystkie te rzeczy są takie cukierkowe i wszystko jest takie super i to wszystko ze sobą współgra.
ale raj generalnie jako motyw trafia dla mnie do skipu. Tak się jakoś zupełnie randomowo ułożyło, że na samym początku było dużo topowych miejsc, a na koniec trafiły się takie motywy, które może nie są najważniejsze, ale jeśli ty wytrzymałeś albo wytrzymałeś do końca, to dziękuję ci bardzo i jeśli jesteś tutaj ze mną, to na 99% dlatego, że masz jakiś egzamin albo sprawdzian, albo po prostu czujesz, że nie czułaś, że nie ogarniasz tego syfu, jakim są motywy literackie i to nie jest tak, że po tym filmie, mam wrażenie przynajmniej, będziesz je nagle ogarniać, ale mam nadzieję, że cię po pierwsze ośmieliłem do tego, żeby po prostu budować ścianę czy bunkier pierdolenia, kiedy tylko tego potrzebujesz i po drugie do tego, żeby po prostu, jeżeli masz maturę czy egzamin, no mieć jakieś takie ABC tego, żeby sobie po prostu poradzić. Jeśli chcesz mi się w jakiś sposób odwdzięczyć, to jedyna prośba, jaką mam, to pokaż mój kanał, ten materiał albo inne moje materiały innym i zobacz sobie, pogłęb te zagadnienia, które cię interesują. Prawdopodobnie nic cię z tego nie interesuje, ty po prostu potrzebujesz tych rzeczy, więc dowiedz się ich z mojego kanału. Nic się tam nie skrzywdzi, nic ci nie sprzedam i ogólnie najwyżej pożartuję w taki sposób, że będziesz miała cringe'owe, albo miał cringe'owe. Dzięki, cześć. Wiem, że w tytule tego filmu jest 25 motywów, a omówiliśmy sobie 24 i wynika to z prostego błędu. Po prostu źle wypisałem sobie na kartce motywy, źle je policzyłem. Ale tak naprawdę motywów, które mogą ci się przytrafić, jest więcej. Jest dobro, jest zło, jest poszukiwanie. No można by wymieniać i myślę, że już rozumiesz, że tak naprawdę jest ich nieskończenie wiele. Wszystkie dodatkowe motywy, czy wszystko to, na co możesz trafić w trakcie podróży edukacyjnej, znajdziesz na moim kanale w innych materiałach. W materiałach z serii Nie ma sensu, jak i w filmach poświęconych konkretnym rzeczom. Także zapraszam cię bardzo serdecznie i sorry za tego delikatnego clickbaita.